dobry, kochani. 7 rano, 6:30 pobudka. O 7 rano jestem w kuchni. Zażywam olej kokosowy i trzymam go w jamie ustnej około 20 minut. Zaraz Wam pokażę. Potem go wypluwam. Pamiętajcie, żeby go nie wypluwać do zlewu ani ubikacji, bo może Wam zapchać rury, więc w jakiś papier i do śmieci ten olej kokosowy. Potem idę na górę, znów wracam i myję zęby dokładnie i wracam do kuchni, zażywam płyn Lugola, 5 kropel na pół szklanki wody i co, idę biegać, już jestem naszykowana, mam strój, więc chodźcie ze mną, pokażę Wam, jak wygląda mój każdy poranek. No to co? Łyżka oleju kokosowego. A dlaczego go biorę? Bo higiena jamy ustnej i w ogóle zachowanie dobrej flory w jamie ustnej jest bardzo istotne. Co się dzieje w buzi? No super, magia, magia. Magiczny to jest ten olej kokosowy, Krzysiu. Krzysiu go też je. Magiczna to jest to. Krzysiu też zaraz pokażę, bo także sobie płuczę tutaj jamę ustną. A dlaczego? Zapobiega próchnicy, nieświeżemu oddechowi i wpływa bardzo, bardzo pozytywnie i dobrze na cały organizm. Teraz pora na płyn Lugola. Pamiętajcie, że tak 5 dni po 5 kropel, a potem 2 dni przerwy. Piąte. No i co? Wypijam. I zaraz będę szła biegać. Pobiegaj, a ja fruwam do Słubic na spotkanie z policją. Trening zakończony, a teraz idę zrobić sok selera. A po treningu, jak każdego dnia, obowiązkowo pół litra soku z łodyg selera. Naprawdę bardzo pyszny, spróbujcie sami. No to co, kochani, teraz idę na górę wziąć prysznic i będziemy szykować pierwszy posiłek. Pa, pa. Wlewamy mleko, niecałą szklankę, żebyś miał. Najdłużej. Dobra, możemy dodać jabłko. Na surowo cały czas jestem na odżywianiu. Nie mogę węglowodanów jeść, żeby tutaj mieć figurę, którą Wam niedługo właśnie pokażę. Mam nadzieję, że z każdym odcinkiem zauważycie, że jestem coraz szczuplejsza. Więc takie zapachy, jak tutaj gotuję chłopakom i Kai, to po prostu kuszą, kuszą, no ale trzeba być wytrwałym. Jak? Pycha. Pycha? Teraz po śniadaniu bierzemy się za lekcję.
pandemia nas zmusiła, aby rodzice sami odrabiali lekcje. Jest to ciężkie, ale staramy się, aby o godzinę, dwie odrabiać z Krzysiem lekcje i się uczyć. A ile to, Krzysiu, jest 2 dodać 2? 2 dodać 2 równa się 4. Super, a 3 dodać 3? 3 dodać 3 równa się 6. Tak, ja bym wzięła tę jedynkę, pani zostawia, on widzi to przez drzwi. I wskoczyły do wody dwie, to ile zostaje żabek? Proszę? 3. 3, no super, to już to wszystko wie. To co, poodrabialiśmy lekcje, Krzysiu, a mama teraz musi jechać do pracy, troszeczkę popracować, jechać na działania, ale niedługo przyjedzie, szybko przyjadę, dobrze? Zanim tata? Zanim tata wróci. Mhm. Bo tata późno wróci, a ty? Mhm. A ja wcześniej, ja to szybciutko zrobię, okej? Okay? No to co, teraz jadę do Katowic, dzisiaj nie mogę was zabrać ze sobą, ale zobaczcie, co robiłam wczoraj, bo wczoraj kamera była ze mną na rozmowie z klientem. I w trakcie właśnie dnia tak mój dzień wygląda. Rano gotujemy, szykujemy wszystko, uczymy się, a potem jeśli mama musi jechać, to jedzie na działania i szybko wraca do Krzysia i do Kai, tak? Kaja teraz zajada placuszki. Szybciej niż tata. Niż tata, tak? Szybciej. To ja w takim razie lecę, jadę się przebrać, szykuję się na działania i... W takim razie do zobaczenia. Dzień dobry, biuro Rutkowski. Chciałbym się dowiedzieć poprzez was, czy faktycznie jest kradziony, czy nie, bo w Polsce on istnieje jako czysty. Pojedzie z Mazur i ma dla nas wędzone ryby, które wczoraj sam robił. I to jest piękne. Ale także ma też. Sekurita po prawej stronie siedzący na krześle zaatakował od razu mnie. Subujcie. Lajkujcie nasz kanał, jeśli się podobało, tak? Jeśli chcecie więcej. Nie chcę. To dlaczego olej kokosowy bez bogatej witaminy, wapń, potas i zapobiega próchnicy, a to już dziecko urzęduje od rana, 7 rano, takie życie mamy. No to co, kochani, zęby umyte, jama ustna dobrze mam resztę. A teraz co? Ale zobaczcie, mama smaży placki, zapomniała włożyć pojemnika na pulpę. No, czasami się zdarza. Za ciemno. Moje zdolności kulinarne muszę uważać na oka. Uwaga! No, nie wyszło. No tak chyba nie obrócę, poczekajcie, muszę trochę poćwiczyć. Syrop, nie syrop, ocet. No to co, kim będziesz, Krzysiu? Dyrektorem, tak jak to. Tak? No to super. Mama, ale takie łatwe, żebym ja wiedział. No to dodać 2. A kocham cię i przytulić. Ja ciebie też bardzo kocham. A za naleśniki, czy tak ogólnie? Co? Ogólnie. Ogólnie, ja ciebie też bardzo kocham.